Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Ostatnio Wam puszczałem filmik, gdzie pokazywałem Wam próby wjazdu na podjazdy. No jak już auto stoi, no to sprawdźmy dokładnie jeszcze raz ten tył, to znaczy spód, jak robotę wykonał serwis Archer, autoryzowany serwis Hondy. Mamy teraz dobry dostęp, więc wszystko będziemy ładnie widzieć, więc pooglądajmy. Czyli tak, tłumik już wiecie, że jest nowiutki. Mam nadzieję, że to oryginał Hondy. Tutaj nowa wanna. Ten spornik tutaj to jest chyba stary, znaczy na pewno stary. I on jest tu przymocowany do podłużnicy. Więc tu musieli przyspawać. Popatrzmy, jak to zrobili. Wszystko ładnie zakonserwowane. Tylko mam nadzieję, że pod tą czarną, bo czarna to jest tak zwany baranek, chociaż to nie jest stricte baranek, tylko to jest konserwacja końcowa. Pod nią powinna być konserwacja autentyczna, którą się właśnie przykrywa tą czarną mazią, żeby tamta się nie niszczyła, nie zdzierała. I mam nadzieję, że oni tam psiknęli też najpierw warstwą właściwą konserwacji, a nie tylko czarnym barankiem. No tego niestety nie jestem pewien. Ale oby tak było. Osłona nowa, a sama klapka widzę z dojściem do wymiany żarówki od halogenu przeciwmgielnego czy mgłowego, jak się to mówi, jest widzę stara. Czyli tu tłumik nowy i popatrzmy na łączenie i tu mamy starą rurę. No a to moja stara konserwacja, tylko piękna, nigdzie grama rdzy. I powiedzcie, czy nie warto robić konserwację? Naprawdę warto, zwłaszcza w Japończykach. No, tu się aż wylewa konserwacja, ale to chyba ta stara moja. Uwierzcie mi, że jak oglądałem 12-letnią moją starą Zafirę, konserwowaną, kiedy miała 4 lata, wyglądała tak samo. Po prostu wszystko pięknie i elegancko. Także ja Wam naprawdę mogę polecić ten zakład. Nic z tego nie mam, ale chłop robi tak porządnie, tak sumiennie.
Ja robiłem tam 3 auta, poleciłem znajomym, oni, czyli łącznie jeszcze 2 auta były tam robione, 5 aut było tam robione i wszystkie wyglądają miód, malina po latach, naprawdę. Tutaj jeszcze stara konserwacja, tu nic nie było ruszane. Okej, dzięki, trzymajcie się.